Waldemar Pawlak jest jednym z kandydatów do urzędu prezydenta. Ma wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską. Zapytaliśmy więc Polaków, czy inżynier będzie dobrym prezydentem. Uważam, że powinien być wykształcony, bo to na pewno nie jest wadą żadnego człowieka, ale powinien mieć również inne cechy przywódcy, tak? Grunt, żeby był mądry, dobrze się wypowiadał. Czy inżynier byłby dobrym prezydentem? W starożytnym Rzymie? No inżynier by się przydał w starożytnym Rzymie, wiadomo, trzeba budować akwedukty i inne takie sprawy, no to myślę, że tak. No, żeby odbudować naszą Polskę, huty, górnictwo, żeby miał jakiś zakres, trochę wiedzy. No bo humanista, no to co tam, temu dwoja, tam temu dwoja. Oczywiście, inżynierowie są najlepszymi w ogóle politykami, by byli na pewno. Ludźmi w ogóle. Tak, wiemy, bo my też mamy zamiar zostać inżynierami.